Miałeś kiedyś takie ujęcia w telewizji? Widzisz, nie, po co się kupuje Isuzu? A w XJ-cie to bym miał 6 cylindrów. No, a we Wranglerze też będziesz miał 6, tylko że będą w V-ce. Nowy rok, stare problemy, czyli niejeżdżący samochód. W sumie to jeździ, tylko trochę silnik puka. Diagnozy były od przybicia na kablach po urwaną korbę. Myślę, że będzie słychać, że klepie. Aktualnie auto odpala, ale po chwili samo gaśnie. Zacznę od zdjęcia pokrywy zaworów, bo jednak wydaje mi się, że to może być coś z luzem zaworowym, samym zaworem, konikiem zaworowym. Bo chciałbym, żeby to była jakaś błahostka, niekoniecznie już remont silnika. No dobra, obstawiałem, że to będzie luz na zaworze, to znaczy, że poluzowała się nakrętka kontrująca zawór. I że tutaj jest problem. Tak jak patrzę, no to nakrętki wszystkie są dokręcone, więc to nie jest to. Ustawiłem teraz pierwszy tłok w górnym martwym położeniu. Teraz jest zapłon na ten cylinder, bo tutaj jest kolejność zapłonu 1, 3, 4, 2. Więc w tym momencie jest na górnym martwym położeniu pierwszy tłok i tutaj idzie zapłon. I oba zawory mają delikatny luz. Nie mam niestety szczelinomierza, ale na razie jest to mało istotne, bo luz nie jest duży i w ten sposób chcę sprawdzić cały silnik. Przejrzałem wszystkie luzy zaworowe. Wszędzie ten luz jest. Także nie jest to kwestia zaworów, niestety w sumie, lub stety. No ale raczej niestety, obawiam się, że to jednak jest grubszy temat. Zostaje uszczelka pod głowicą do sprawdzenia. Uszczelkę pod głowicą, no to chyba po prostu zmierzę kompresję. I jeżeli kompresja będzie inna między trzecim a czwartym cylindrem, no to myślę, że to już będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że to. No ewentualnie co możesz jeszcze stukać w silniku? Manewka. Ogólnie to jest mi przykro, bo kupiłem już do tego samochodu lift zawieszenia, nowe koła, nowe hamulce, łożyska. Chciałem zrobić mu taki gruntowny remont z małym liftem i lepszym kołem i cieszyć się autem, no ale niestety zacząć muszę od remontu silnika. Isuzu chciałem postawić na jakichś chromowanych stalówkach, ale jak przymierzyłem koło z Patrola, gdzie jest ET-25, to wystawało prawie pół koła jeszcze poza obrys samochodu. Także ze względu na to, że nie chcę żadnych gumowych poszerzeń do tego samochodu, chcę, żeby został taki, jaki jest, jeśli chodzi o szerokość karoseryjną, postanowiłem, że kupię felgi po prostu jakieś inne stalówki. I padło na felgi z Opla Frontery, bo są fajne takie okrągły, klasyczny wzór po prostu z całkiem tutaj głębokim ET, dzięki czemu ta felga no ładnie wygląda, mi się podoba. No czeka je tylko renowacja, bo aktualnie to są trochę zardzewiałe, także będą pomalowane. No i jeszcze dwa cale liftu i myślę, że efekt końcowy będzie cudowny. Ale nim to wszystko, to remoncik silnika. Ja ogólnie jestem bardzo skłonny do teorii, że jest to uszczelka pod głowicą z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że jest to bardzo popularne w tych silnikach 2.6 i jak się wejdzie na forum, to co drugi wątek prawie tego dotyczy. A po drugie, dlatego, że to był dźwięk, który pojawił się bardzo delikatnie i zaczął się nasilać z czasem jazdy. Czyli tak na chłopski rozum po prostu, tą uszczelkę coraz bardziej wydmuchiwało i dlatego był coraz większy stukot. Panewka to tak się nie zachowuje. Tutaj naprawdę na początku było delikatnie coś słychać, potem trochę mocniej, aż w końcu zaczęło stukać, tak jak słyszeliście na nagraniu, i już mocniej nie stuka. Także obstawiam, że to jest uszczelka pod głowicą. Złożę teraz do kupy ten silnik, zmierzymy kompresję i zobaczymy, czy wyjdzie coś na pomiarze kompresji. Tak czy siak, myślę, że głowicę będę zrzucał, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A to, że wcześniej odpalał i zaraz gasł, to
też może być kwestia uszczelki pod głowicą, ale może też być to kwestia... O! I to by było na tyle. Wszystko jest raczej dobrze. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak paliwo, podciśnienia, wszystko jest tak jak było. Chodzi. I sam gaśnie. Możecie przez całe nagranie słyszeć szum, bo tutaj się dogrzewamy troszeczkę, bo jest na minusie, a ten garaż nie jest ocieplany. Ogólnie plan na dzisiaj jest taki, żeby najpierw zacząć od pomiaru kompresji, no a potem będziemy targać głowicę, dlatego jest tu dzisiaj ze mną Maciek i mi pomaga, bo ja nigdy tego sam nie robiłem i trochę się cykam. Z nim będzie raźniej. On mówi, że się nie zna, ale że coś tam kiedyś kręcił. Z pierwszego i drugiego cylindra świece wyglądają tak. Czyli no... No jest to trochę podlane paliwem, ale powiedzmy, że normalnie. Natomiast trzeci i czwarty cylinder jest troszeczkę za biały. Jak tu widzicie, tak dla porównania. Czyli tak jakby jest... No, my tu podejrzewamy przedmuch między cylindrami na uszczelce, więc zobaczymy, może to jest tego wina właśnie. Bo to oznacza, że jest po prostu za dużo powietrza, za mało paliwa. No zobaczymy. Będziemy teraz mierzyć kompresję w silniku. Tolerancja jest od prawie 8 do prawie 12 barów. Czekaj! Próbuję tego. Dobra! Dobra! Nic właśnie. Aż sprawdzę ten wkręcany. Dobra. Pokazało coś? Tak, dwa. Dwa? Dwa. Numer dwa, proszę. Nie no, coś jest, no jest. Przyrząd chyba nie działa, albo silnik ma dwa bary kompresji. Nie brzmi, jakby miał dwa bary. Sprawdzimy ten czwarty. Powiedz nie. No. Dobra. No, to chyba z pomiaru kompresji nici jednak, bo ten przyrząd chyba coś nie do końca chce działać. Tak czy siak, chyba rwiemy głowicę. Na jakim jesteśmy etapie? Znaczy jesteście? No, zdejmujemy głowicę, bo mieliśmy mierzyć kompresję, ale się przyrząd chyba zepsuł, bo pokazywał dwa. I co? I tak sobie zdejmujemy. Tutaj jeszcze się nic nie urwało chyba, Paweł? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo ty w zasadzie tu byłeś przed chwilą, rozrząd robiłeś. Tak, dopiero co zrobiłem rozrząd. I zawory. To jest smutne trochę, bo... Z tygodnia to samo. Rozkręcam trzeci raz ten silnik. Bo najpierw, jak go kupiłem, to uznałem, że zrobię sobie rozrząd. Rozrząd zrobiłem, przyjechałem na testy, po testach zaczęło coś stukać. Zrobiłem z 70 km od sprzedającego do domu, a potem z 50 do ciebie, to tam jest 120. No, 150 km myślę, że przejechałem. A z czego to się mogło wydarzyć? Przecież to nie było upalane. Nie było upalane właśnie. Nie wiem, z czego się mogło wydarzyć. Ogólnie to też przypadłość tych silników to jest pękająca głowica, tudzież tamta uszczelka właśnie, bo na forum to bardzo dużo jest wątków na temat wymieniania uszczelki pod głowicą.
Także można powiedzieć, że to jest przypadłość tego samochodu. W trakcie zakupu auto nic nie pukało, było sprawne, jeździło, odpalało, miało moc, wszystko było w dobrej kondycji, także myślę, że tego nie szło zweryfikować. No to jest już kwestia szczęścia, myślę. No można się zrazić do tego offroadu. Ogólnie to jest moje trzecie kupione auto i mam statystyki, że 2/3 było złymi zakupami. 2/3 offroadowców nie poleca tego sportu. Także ogólnie Patrol mi się jedynie udał. Udało się go kupić i faktycznie tam nic się nie dzieje, to jeździ, nie? Czyli to czarne auta nie, białe auta tak średnio, a szare? No on był zielony, jak go kupiłem, teraz jest szary. Teraz jest szary. Także Toyota nie była najlepszym zakupem, Patrol był udany jak najbardziej i Isuzu no jak na razie nie jest najbardziej udanym zakupem, więc układam sobie taką teorię, że mi się udaje kupić dobrze parzysty samochód, więc jak teraz kupię 4, to też będzie to strzał w 10. Jak z Windowsem. Sinusoidę Windowsa po prostu. No dobrze, to idę wam zrobię herbaty, chcecie? Tak, tak, poprosimy. Warunki żywnościowo-napojowe rekompensują chłód w twoim garażu. Tak. Staram się jak mogę. A czemu nie chcieliście tego oddać do jakiegoś mechanika? Znaczy nie to, że wy nie jesteście, ale... Nie, no to jest na tyle prosty silnik, przynajmniej tak nam się wydaje, że targniemy to sami, no. To nie jest jakiś lot w kosmos chyba, ale to jeszcze nie chcę krakać, bo jeszcze nie zdjęliśmy. Poza tym Isuzu ma być takim powrotem do korzeni, kiedy to się miało jeszcze terenówkę, która się psuła. Bo przy Patrolu nic nie robię i to jest, wiesz, nuda. Dlatego zatęskniłem za Toyotą i kupiłem sobie znowu 30-letni złom, żeby mieć przy czym kręcić śrubki. To jest moja nowa śruba. Kręcona była na klej, jakoś w sumie dużo tego kleju nie widać, ale 10,9 taką kupiłem solidną, bo ogólnie chodzę do hurtowni, mówię do pana, że potrzebuję śrubę, on się pyta, co to za śruba, mówię, że do wału korbowego, co trzyma koło pasowe, on mówi, to pan szuka oryginalnej, ja mówię, proszę pana, to ten samochód ciężko znaleźć, a co dopiero śrubę do wału korbowego, no i mi dobrał w końcu jakąś taką, no. Jak widać, ona wytrzymała, coś innego stuka. W tym silniku jest bardzo dużo podciśnień i te podciśnienia właśnie wchodzą lub wychodzą z tego kolektora, głównie tam, i tam jest po prostu taki makaron tych przewodów. Jak się coś źle podłączy albo nie podłączy, to te silniki nie chodzą tak jak powinny, stąd mój stres związany z tym, że musimy to zdemontować. O tym mówisz tu? To wszystko? No zobacz, tutaj zobacz, to wszystko są jakieś podciśnienia, jakieś tutaj wchodzą takie szmakie, to i to szło do rury, która tu była. Tu masz jakieś podciśnienie, tutaj, no wszystko, wszędzie jest od groma tych przewodzików podciśnienia. Ja bym się za to sam nie brał, trochę by mnie to przerastało. No właśnie mnie przerasta, dlatego jest też z nami Maciek, którego też to przerasta, dlatego przerasta nas to obu i dlatego się uda. No jak to jest do silnika, to dostałem to info, że ktoś ma silnik na sprzedaż, także się w remonty bawić nie będziemy, jak się okaże, że to panewka. No to też tak. Ale żeby zdiagnozować panewkę, to trzeba miskę zrzucić, tak? Tak, miskę zrzucić i poodkręcać potem ten podpory wału korbowego, nie? A i tak do zrobienia panewki po bożemu, to powinno się tłoki wyjąć, a żeby tłoki wyjąć, i tak trzeba głowicę zrzucić. Więc teoretycznie jedna i tak robimy coś w dobrym kierunku już. Kółecko. Jedno kółecko i jeszcze jest drugie kółecko, które siedzi na klinie. I z tego klina może być też ciężko je zdjąć, bo tam ostatnio jak to ściągałem, to była straszna walka. Może się nie obejść bez ściągacza. Czy my to wtedy żeśmy na jakoś na dwie lagi, na dwa łomy? No właśnie tak, chciałem zapytać, czy jakieś dwa śrubokręciki, czy coś? Teraz ty. O Jezu. Tak musisz młotek najpierw wsiąkiem pierwszy celi. Że tak? Tak. I lewą ręką trochę naciągam do siebie i... To jest czyste? To jest nasmarowane? Było! O, zobacz co zrobiłem. To ty tak tłukłeś. No nie ma znaczenia. Dużego. Będzie, że... Na znakach wszystko? Tak, było. Koło żeśmy zdjęli na znaku, a bałek też jest na znaku. Dobra. Noweczka. Wszystko nowiutkie. Pompa wody nowa.
Bardzo dobry zakup. No, byłem tu z miesiąc temu, nie? Może ciut pójść wcześniej, ale... Ta sama robota znowu. Wczoraj byłem optymistycznie nastawiony, że... Już ci przeszło. Zrobimy. A dzisiaj mi trochę już przechodzi, im dłużej kręcimy te śrubki. Bo najbardziej przeraża mnie fakt, że my to musimy poskładać. Wchodzę z założenia, że ktoś to złożył. No to kurde, co za problem. Jak nie odpali, to trzeba będzie siedzieć, przynajdzie. Raczej nie będzie problemu, że nie będziemy wiedzieli, gdzie te pościśnienia mają iść, tylko raczej będzie problem, że nie będziemy pamiętali, że gdzieś tam jeszcze jest 25 od dołu. Trzeba je będzie przypomnieć sobie na. Najpierw ciasteczka, teraz kanapeczki. Rozpieszczasz nas, Adam. Co ci się nie podobało w tych śrubach? No, że mają spaliny na sobie. To jest niewskazane raczej. Od samej góry śruby do samego dołu są złogi, w tej też. To jest taka czysta śruba, ładniutka. No na przykład, chociaż też jest zapaćkana olejem jakoś strasznie. Ale to może spłynęło z góry. Ej, a nie lepiej było obejrzeć na YouTube jakiś poradnik? Może ktoś rozkręcał ten silnik? Bo ja na przykład oglądałem takie filmy o Suzuce. Wszystko było rozkręcone. O 1.3 w Samuraju. Tutaj obawiam się, że mogłoby być ciężko znaleźć jakiś poradnikowy materiał ze względu na małą popularność tego auta u nas w kraju. A może na świecie? To prędzej. W sensie, może i by było, no jakby nie szukałem, nie? A to nie przygotowałeś się. Nie no, dla Maćka to by była ujma na honorze oglądać jakieś filmy. O, przepraszam, ty myślisz, że jak mechanicy operują w tym kraju? Oglądają ci... Tak? A nie, jak wymienić film kabinowy Mikrze? Albo ci, co wiedzą, jak się wymienia w Fordzie, to mnie zrozumieją. Jak wymienić w Fordzie i oglądasz film, co? Jak to pedał gazu zdemontować? No wpadnij na to, jak nie wiesz. Byś nie mógł, jakby go coś trzymał. Nie, jakby nie śruba mógł, go trzymała, to bym nie ruszał, ale coś go może innego trzyma. Albo wiesz, nabudowana rdza na tych szpilach tutaj. A już się ruszę, cała głowica. No, już jest odklejona, nie? Tylko fajnie byłoby ten kolektor zrzucić. Ja mi się wydaje, że to jest ta rdza na tych szpilach. Bo to wiesz, musisz zjechać z całej tajarz. Trochę poszedł. No, a cieplej ci będzie. Ty, a aparat zapłonowy się czego trzyma? Głowicy. Kurde, no. To auto trzeba wyliftować, bo bardzo bolą plecy, żeby zaczęły się przy silniku. No. Lift jest niezbędny. Tu se stań. Jak szczupły jesteś. A ty jesteś wysoki, to powinieneś mieć wszędzie dobrze. Właśnie, ty masz lift wbudowany. To się lift kasuje, jak skończysz to. Wiesz, to kosi się. Dlatego teraz. Zobacz, jaka odległość. O, lewa ręka bliżej, bo się kosi. Lewa bliżej? Tak, lewa mnie, bliżej. Mnie? Tak. Lewa bliżej ciebie, bo się kosi wszystko. O. I to gówno, kurde, spalinowe. Dobra. Dobra, to dawaj głowicę teraz. Patrz. Dwóch. A, jeszcze ten. Patrz, przyczepiona jest. Nie, no na przewodach się trzyma. A to? A, to jest do głowicy przyczepione.
się rusza z kolektorem wydechowym. Trzeba to zobaczyć, co to tam jest. Do przodu, do przodu, do przodu. No jej. Nie kapnę biały lakier. Tutaj. Między pierwszym a drugim cylindrem, jednak nie trzecim, a czwartym, jest przedmuchana tak konkretnie. Pół centymetra to brakuje na pewno. Bliżej nawet centymetra. Jak ty, pół. To może ten wskaźnik działał. Żeśmy sprawdzali na pierwszym i drugim tylko i wyszły 2 bary. Właśnie. No to teraz to nawet ja widzę. A tam pytałeś, jak wygląda przedmuchy na uszczelce. No to właśnie. Czemu tak się dzieje, że to się wypala? Nie wiem, obstawiam, że może ze starości, ale pewności i wiedzy na ten temat nie mam. I Suzu. A jak dziwnie, zobacz, że to jest przewężone, że się nie zgadzają te linie jakby. Czyli źle mówili w internecie, nie trzeci, czwarty. No, guzik mówili, że trzeci, czwarty, a jednak no, pierwszy, drugi. No, widzisz, zaufałbyś. Ale widzisz, jesteś pierwszy. Drugi. Nie, ale w sumie cieszę się, że ta teoria, jakby tak. Takie chłopskie rozumowanie, że to może jak skoro narastało, to może to faktycznie bardziej wydmuchało. Cieszę się, że chociaż to się sprawdziło, że faktycznie jest to uszczelka pod głowicą, a nie na przykład panewka, no. Też do roboty, czy do wymiany? No, raczej bym chyba wymienił, bo widać, że on tu był już kiedyś naprawiany, spawany, znaczy nasmarkany i poszło dalej, pękło, tu jest dalej pęknięcie, to już prawie cała prawie rura już odpadła. Także chyba poszukam po prostu całego kolektora. I takie to wychodzą. Kwiatki. Widać, że stary zacznik słoiny ma. No cóż, no taki urok. No co zrobisz, Paweł? No nic nie zrobisz, no. Jakby dosyć świadomie zakupiłem tak stary samochód, więc nie mogę teraz płakać, tak? Ale za ci przedmuchu żadnego na olej do wody nie było. Nie, tylko przedmuch jest między cylindrami, nic więcej. No. No to podręczne jeszcze wszystko. Chyba. Ile lat ma auto? 30? Auto ma, no w tym roku będzie miało równe 30 lat, to jest 92 rocznik. No to należy mu się taki pakiet promocyjny. Wiesz, mógł już ktoś to robić, nie? No ale powiedzmy, że na 30 urodziny wróci do żywych, będzie, dostanie lift i w ogóle będzie fajnie. No na razie mało optymistycznie to wygląda. Wynika z tej uszczelki jeszcze to, że na przykład tutaj też jest już węziej niż tutaj, więc to mogłaby być następna przedmuchana część. Się wżerki w ogóle takie. To jest jakoś tak dziwnie wypłaszczone tutaj to miejsce. Tutaj widać, że tu powinna iść śruba, tu jest kanał olejowy i tutaj też już był przedmuch. Dlatego śruba była zaolejona, jak ją wyjęliśmy. No ogólnie do wymiany, no. I jest w sumie sukces, bo to tylko uszczelka. Głowicę ściągnęliśmy, głowica nie jest popękana. Także nie będzie bardzo drogo, będzie tak optymalnie. To jest to. I nie ma tutaj żadnego podpalenia, nie ma żadnego pęknięcia, także chyba dopiero co się to przepaliło. No na pewno nie... się dopiero co przepaliło, słuchaj, byliśmy przy tym. To aluminium się nie zdążyło zniszczyć tym ogniem, że tak powiem. A to? A to są te takie śmieszne, co były takie przemiażdżone, to chyba tutaj. Ale też nic się nie dzieje, nic nie widać. A czemu są białe? Ta uboga mieszanka, tak jakby. No, nie sądziłem, że będę się kiedyś cieszył z uszczelki pod głowicą, ale cieszę się, że to jest ta diagnoza, że to jest to, bo jednak to będzie, myślę, dosyć sprawnie nam to pójdzie, żeby to znowu przywrócić Isuzu do żywych, bo jakby to była panewka, to raczej byłby silnik do wyjęcia i raczej bym szukał innego silnika sprawnego, a nie robił remont, tak mi się wydaje przynajmniej.